Jedna dziesiąta wszystkich węży uśmierca ofiary jadem. Zęby jadowe jak igły strzykawki wprowadzają zabójczą mieszankę do krwioobiegu. Ofiary często nie wiedzą, co się stało. Tylko ślady po zębach są tragicznym dowodem ataku. Aby uchwycić te zabójcze ataki na filmie, balony wypełniono ciepłą wodą. Wężowi wydaje się, że jego termoreceptory namierzyły stało cieplnego gryzonia. Szykując się do ataku, wąż zwija swoje ciało. Atakuje z niewiarygodną szybkością. Na tym filmie, po raz pierwszy pokazywanym w telewizji, ujęcia ataków spowolniono 100 razy. Grzechotniki zabijają 15 ludzi rocznie. Północnoafrykański korbacz całym ciałem rzuca się na ofiarę. Ale najszybszym wężem jest żmija sykliwa. Atak i wycofanie się trwa zaledwie 1/16 sekundy. 4 krople jej jadu wystarczą do zabicia człowieka. Na świecie każdego roku po takich ukąszeniach umiera 40 tysięcy ludzi. Za przemieszczającymi się ludźmi podążają węże. Ludzkie jedzenie przyciąga gryzonie, które z kolei przyciągają węże. Żywy inwentarz również jest pokusą. Późnym popołudniem ta afrykańska wioska budzi się do życia. Pojawia się niezauważona kobra. Kurczak mógłby zaspokoić jej głód. Kobra ostrożnie wpełza do wioski. Ale jej obecność została wykryta. Ze swoimi ostrymi pazurami i silnymi zębami psy są groźnymi wrogami. Kobra rozpościera swój kołnierz, aby wyglądać na większą i groźniejszą. Psy nie przestraszyły się. Ale ta kobra dysponuje tajną bronią. Potrafi pluć jadem prosto w oczy wroga. Ból jest bardzo silny. Jad może spowodować ślepotę. Trzeba go natychmiast wypłukać z oczu psów. Dzięki wywołanej panice wąż ucieka głodny, ale cały.
Jeśli to możliwe, węże zawsze będą unikały ludzi. Ale zaatakowane lub zaskoczone mogą być bardzo agresywne. W obronie własnej zawsze zaatakują. W środkowej i południowej Ameryce żararaka zabija więcej ludzi niż jakikolwiek inny wąż. 2000 każdego roku. Dzięki kamuflażowi idealnie zlewającemu się z otoczeniem, te węże odpoczywają na ścieżkach, gdzie ludzie łatwo mogą się na nie natknąć. Wabią je także budynki, gdzie w ciągu dnia słońce nagrzewa podłogi. Jeśli matka lub jej dziecko opuszczą teraz nogę, mogą umrzeć w ciągu paru godzin. Wąż ma tyle jadu, że może zabić ich oboje dwukrotnie. Żararaka wyczuwa obecność stałocieplnych stworzeń i wie, że są od niej znacznie większe. Porusza ogonem. To ostrzeżenie. Grzechotniki są zdecydowanie głośniejsze, kiedy ludzie podejdą do nich zbyt blisko. Im starszy grzechotnik, tym dłuższa jest jego grzechotka. Po każdym linieniu część starej skóry zostaje na końcu ogona, gdzie twardnieje i tworzy nowy pierścionek grzechotki. Inny groźny wąż próbuje nastraszyć swoich wrogów, wydając głośne, syczące dźwięki. To właśnie dzięki temu żmija sykliwa otrzymała swoją nazwę. Pocieranie o siebie łuskami u korbaczy jest poważnym ostrzeżeniem. Jaskrawe kolory są sygnałem, aby trzymać się z daleka. Dzięki nim pewne gatunki mogą się ukryć przed ludzkim wzrokiem. Czasami jednak kamuflaż jest zbyt perfekcyjny. Żararaki rogate słyną z tego, że zasypiają na bananowcach, aby obudzić się na straganach z owocami na drugim końcu świata. Jednak gdyby nie obecność węży, ludzkość miałaby poważne kłopoty z plagą myszy i szczurów. Gryzonie powodowałyby ogromne straty na terenach rolniczych i zaczęłyby nawiedzać nasze domy.
Bardzo szybko cały świat byłby nimi zalany. Mimo że węże budzą przerażenie u wielu ludzi, świat nie poradziłby sobie bez tych wspaniałych stworzeń. Ale z bezpiecznej odległości możemy spokojnie podziwiać ich elegancję, odwagę i mistykę, które stanowią o pięknie węży. Opracowanie wersji polskiej Studio Company, tekst Dariusz Matusik, czytała Monika Boniecka. Grzechotniki zabijają 15 ludzi rocznie. Północnoafrykański korbacz całym ciałem rzuca się na ofiarę. Aby uchwycić te zabójcze ataki na filmie, balony wypełniono ciepłą wodą. Wężowi wydaje się, że jego termoreceptory namierzyły stałocieplnego gryzonia. Szykując się do ataku, wąż zwija swoje ciało. Atakuje z niewiarygodną szybkością. Na tym filmie po raz pierwszy pokazywanym w telewizji ujęcia ataków spowolniono 100 razy. Jedna dziesiąta wszystkich węży uśmierca ofiary jadem. Zęby jadowe jak igły strzykawki wprowadzają zabójczą mieszankę do krwiobiegu. Ofiary często nie wiedzą, co się stało. Tylko ślady po zębach są tragicznym dowodem ataku.